Wiele cennych rzeczy zostało tutaj dzisiaj powiedzianych. Bardzo cennych rzeczy. Ja nie będę się tutaj rozwodziła na temat mojego życia, ponieważ głoszę do was i znacie moje życie. Natomiast chciałabym powiedzieć, jak gdyby zakończyć to takimi trzema filarami, które na pewno w jakimś stopniu zostały już tutaj dzisiaj dotknięte. Chciałabym powiedzieć na temat właśnie odpowiedzialności, przejrzystości i zaufania. Wiecie, ja obracałam się w świecie kryminalistów, ludzi spoza marginesu. I ci ludzie wszyscy umieli żyć. Potem jak oddałam moje życie Jezusowi i stałam się częścią Kościoła, to zobaczyłam, że większość Kościoła nie potrafi żyć. I kiedy tak chodząc sobie za Jezusem, przyglądałam się tym ludziom, to mówię, Boże, o co chodzi? O co w ogóle chodzi? W ogóle w świecie ludzie sobie radzili, a potem poznali Jezusa i przestali sobie radzić. Kościół jest specem w chodzeniu w takim odrealnieniu. Ostatnio z Arturem oglądaliśmy taki kabaret. Kilka faz upijania się. Jest faza na bohatera, faza na niewidzialnego. Mnie się osobiście spodobała faza na sapera. I Kościół też wielokrotnie zakłada takie maski i próbuje się ukryć. Próbuje ukryć gdzieś tam to swoje życie. Brak przeżywania realnego Chrystusa powoduje to, że my tak naprawdę nie mamy o czym mówić do ludzi i wtedy się rozpoczyna opowiadanie głodnych kawałków. Zawsze mnie interesowało życie. Pamiętam, że to tam życie Bogu, to mówię, Boże, powtórzyłam też po Arturze. Chcę spotkać na mojej drodze ludzi, którzy mi pokażą, jak żyć, którzy wyposażą moje życie realnie do służby i w ogóle pokażą mi, jak się realnie chodzi z Bogiem. Jestem człowiekiem odpowiedzialnym i daję tego świadectwo. Dla mnie odpowiedzialność jest bardzo ważna. Twój Pan i Twój Zbawiciel był odpowiedzialny. Wziął odpowiedzialność za plan zbawienia. Mnie to bardzo porusza. Jezus Chrystus wziął odpowiedzialność za plan zbawienia. Kiedy oddałam swoje życie Jezusowi i zrozumiałam, że jestem Jego ciałem tutaj na ziemi, że jestem Jego głosem, to powiedziałam, chcę się zmienić, chcę zmieniać moje życie. Wzięłam odpowiedzialność za swoje życie. Wzięłam odpowiedzialność za swoje warownie. Wzięłam odpowiedzialność za swoje lęki. Wzięłam odpowiedzialność za nasze małżeństwo i dalej biorę. Wzięłam odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci. I wzięłam odpowiedzialność za zlecenie, które dostałam od Boga. To jest bardzo ważne. W świecie jest takie przysłowie, że pijak tyle nie przepije, co niedbaluch przeniedba. Wiecie, że można zniszczyć przebudzenie. Można je zniszczyć. Można budować to przebudzenie, chcieć być częścią przebudzenia i przez brak odpowiedzialności można zniszczyć to przebudzenie. Kiedyś słyszałam takie świadectwo, do dużego kościoła została zaproszona grupa usługujących. I pastor myślał, że grupa organizacyjna jakaś tam, która zaangażowała się w przygotowanie jakiegoś tam poczęstunku, że oni wzięli za to odpowiedzialność. I wiecie, okazuje się, że nie wzięli za to odpowiedzialności. Że wszyscy siedzieli na sali, wszyscy przyszli słuchać słowo, ale nie wzięli odpowiedzialności. Wiecie, to w ogóle zostali wyśmiani i wyszydzeni przez człowieka, który przyjechał i mówił do nich na temat przebudzenia. Odpowiedzialność jest bardzo ważna. W ogóle uważam, że to jest w ogóle filar. Wiecie, to jest w ogóle filar. Ja na przykład chcę być odpowiedzialna. Chcę, aby można było na mnie liczyć. Chcę, aby można było na mnie liczyć. Chcę, aby Artur mógł na mnie liczyć. Chcę, aby ludzie z naszego kościoła mogli na mnie liczyć. Chcę, aby ludzie z zespołu apostolskiego mogli na mnie liczyć. Chcę, aby moje zdanie, aby moje słowo nie było tylko pustym, wypowiedzianym słowem, ale żeby za tym szły moje czyny. Chcę być człowiekiem odpowiedzialnym. Z kogo biorę przykład? Z Jezusa.
wziął odpowiedzialność za plan zbawienia. Jezus wziął odpowiedzialność za swoje życie. Nie miał spięć w temacie On i Ojciec. Nie dyskutował. Brał odpowiedzialność. Zgadzał się z Ojcem. Wiecie, nie dyskutował. Nie zakładał różnych masek, rozumiecie? Ja podjęłam decyzję, że chcę być osobą odpowiedzialną. Nie wydarzyło to się w moim życiu poprzez to, że ktoś na mnie nałożył ręce. Oczywiście ja skorzystałam w moim życiu, że dary przygotowały mnie do dzieła usługiwania, ale jeśli chodzi o odpowiedzialność w moim życiu, to ja się na nią zdecydowałam. Zdecydowałam się, aby być człowiekiem odpowiedzialnym. Zdecydowałam się na to, aby być pierwsza. Zdecydowałam się na to, aby przyjeżdżać wcześniej do kościoła. To jest moja decyzja. To jest moja decyzja. Rozumiecie, mam teraz chorego tatę na nowotwór i zdecydowałam się, że zajmuję się dwoma domami. Zajmuję się naszym domem i zajmuję się domem mojego taty. Zanim przyjeżdżam tutaj, jadę rozpalić w piecu do mojego taty i jadę zrobić śniadanie. Zdecydowałam się być głosem. Zdecydowałam się być głosem. To jest decyzja. Decydowanie w naszym życiu jest bardzo ważne. Bycie odpowiedzialnym bierze się przez decyzję. Wiecie, dużo można mówić, dużo można pisać projektów i tak naprawdę potem tego nie realizować. Kościół w Polsce nie jest jeszcze silnym kościołem, dlatego że mnóstwo jest rzeczy, które pozostaje tylko i wyłącznie w teorii. W teorii. Te rzeczy pozostają w teorii. Ja na przykład nie chcę, żeby tak było w moim życiu. Chcę, aby odpowiedzialność była moim drugim imieniem. Chcę, żebyście mogli na mnie liczyć. Nie chcę, żeby to były puste słowa. Jeśli dzisiaj poprzez słuchanie tych poselstw, poprzez te wszystkie rzeczy, które dzisiaj usłyszałeś, widzisz, że nie jesteś w stanie być człowiekiem odpowiedzialnym, to nie musisz się brać za przebudzenie. Ja kiedyś w kościele wygłosiłam takie kazanie, że jest pewien wzór. Rozumiecie? Jest pewien wzór w ogóle przebudzenia. To jest w ogóle nasze życie. Składamy nasze życie w ofierze. Robimy tak, jak mówi Bóg. Ludzie by chcieli żyć tak, jak żyją i być częścią przebudzenia. Nie można tak. My z Arturem położyliśmy nasze życie. Położyliśmy nasze życie. Od kilkunastu lat kładziemy nasze życie. Teraz mniej wyjeżdżamy, ponieważ jesteśmy lokalni tutaj w Kościele Mocy. Ale potrafiliśmy być dwa tygodnie na usługach. Jedliśmy na stacjach benzynowych, spaliśmy w różnych miejscach, w różnych okolicznościach. Różnie ludzie nas gościli, wiecie. Różnie jest. Nauczyliśmy się służyć w kryzysie. Zdecydowaliśmy się na to. Chcę, żebyście w ogóle wiedzieli, że tak naprawdę będziesz miał tak, jak będziesz chciał. Przebudzenie jest dla tych, którzy chcą. Dla tych, którzy chcą. I jeszcze raz, nie musisz być częścią przebudzenia. I wcale to nie znaczy, że będziesz gorszy. Absolutnie. Lepiej módl się o ludzi przebudzenia. Lepiej się módl o ludzi przebudzenia, niż powiedzieć, że chcę być częścią przebudzenia, tak? I potem dawać lewy jakiś przykład. Odpowiedzialność to bardzo ważna rzecz. Druga, ceną wielkości jest odpowiedzialność. Przeczytałam sobie taki dowcip w internecie, że podobno ludzie, którzy biorą odpowiedzialność za swoje życie, starzeją się szybciej, a ci, którzy zrzucają ją na otoczenie, wolniej. Rozumiecie? Zrzucanie z ludzi odpowiedzialności i przyzwyczajanie ich do tej myśli jest budowaniem i rozwijaniem psychiki niewolniczej. Unikanie odpowiedzialności to jest też zmora chrześcijaństwa. Zmora chrześcijaństwa. Unikanie odpowiedzialności. Wiecie, to spotkanie się dzisiaj skończy. Ono się skończy. Jutro jeszcze jest niedziela, pobędziemy razem. Ale przyjdzie tak zwany szary poniedziałek. Ja w ogóle lubię tą rzeczywistość. Lubię prozę życia. Zawsze mnie interesowała proza życia. Jak żyć od tego poniedziałku? Jak żyć od tego poniedziałku? Odpowiedzialność. Wiem, o której wstaję. Wiem, jakie mam cele. Wiem, jakie mam zadania. Wiecie, ja mam cały dzień, tak jak powiedział Michał, że według jego działań można sobie nastawić zegarek. Ja też wiem, jakie każdego dnia mam obowiązki. Ale wiecie, ja swoje życie ułożyłam pod Królestwo Boże.
Wzięliśmy Sarę do nauczania domowego. Z jakich przyczyn? Pod Królestwo Boże. Co ja powiem w szkole? Proszę Pani, mamy służbę. Mamy służbę, Sara nie może przychodzić do szkoły. Kogo to interesuje? Przychodzimy z tematem w ogóle uczenia Sary i Bóg przyprowadza do nas człowieka, który umożliwia nam homeschooling, czyli nauczanie domowe. Wzięłam odpowiedzialność. To jest bardzo ważne. Bądź człowiekiem odpowiedzialnym. Jeśli chcesz być człowiekiem odpowiedzialnym, to zdecyduj dzisiaj. Sam. To nie trzeba, wiecie, to nie trzeba scen przed ludźmi robić. To w ogóle sam w domu, sam przed sobą. Boże, w ogóle dotyka mnie temat przebudzenia. Chcę być człowiekiem przebudzenia, więc będę człowiekiem odpowiedzialnym. Będę człowiekiem odpowiedzialnym. Nie będę się spóźniał, to jest proza życia. Możemy mówić o wzniosłych rzeczach, możemy mówić o cudownych rzeczach, ale nie powiedzieć o rzeczach kluczowych. Ludzie przebudzenia nie spóźniają się między innymi do kościoła. Wiecie, oczywiście, jeśli się zdarzy, przepraszam i w ogóle, ale rozumiecie? Ludzie przebudzenia to ludzie odpowiedzialni, to ludzie, którzy wzięli autorytet, tak? Za swoje życie. Ja biorę odpowiedzialność za moje życie. Nie zwalam tej odpowiedzialności na kogoś. Nie mam też pretensji, ponieważ poznałam Jezusa i ja zdecydowałam, że pewien niedorozwój w moim życiu się kończy. Rozumiecie? Nie mam tak zwanej psychologii, bo on jest winien, ona jest winna, matka jest winna, ojciec jest winien. Nie. Oni też kiedyś decydowali. I ja miałam takie życie, ale kiedy przyszłam do Jezusa, tak? Niewolnictwo się skończyło. Nastał się czas życia w wolności. Nastał się czas życia w wolności. Odpowiedzialna. Ja jestem wolna i odpowiedzialna. Jestem wolna i odpowiedzialna. Wczoraj wróciliśmy do domu, wiecie, ja mam też odpowiedzialność jako mama, jako żona. Ja nie jestem tylko tutaj sługą. Mam normalnie dom, mam męża, który chce, żebym o niego dbała. Wczoraj chciał jeszcze dobrą kolację. Więc zrobiłam mu jajka z majonezem, z pomidorami, z papryczką. Rozumiecie? Mam też w ogóle odpowiedzialność przed dziećmi. Dzieci mi wrzucają ciuchy do prania. No w ogóle wczoraj jeszcze wróciłam, zrobiłam dwa prania. Wiecie, czy można? Można. Dlaczego? Bo Bóg mieszka we mnie. Bo mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. Wiecie, nie narzekam, bo ja się zdecydowałam na płacenie ceny, tak jak wcześniej było powiedziane. Zdecydowałam się, że chcę być częścią przebudzenia. Chcę być częścią przebudzenia. Jeśli chcesz być częścią przebudzenia, to odpowiedzialność, tak, masz mieć wypracowaną. Drugą rzeczą, która jest bardzo ważna, to jest przejrzystość. Wiecie, ja naprawdę w swoim życiu spotkałam bardzo dużo religijnych ludzi. Różne rzeczy do mnie w ogóle mówili. W ogóle mówię, to chyba nie o to chodzi. W ogóle chyba Jezus taki nie był. Jakoś to mnie tak nie dotyka. To jest jakieś takie odrealnione. W ogóle jakąś dziwną aurę ci ludzie wytwarzają koło siebie, wokół siebie. Nie chcę być takim człowiekiem. Pamiętam, jak dziś byliśmy w pewnym kościele, Artur do mnie mówi, przyjedzie do nas pastor gości. Mam się bardzo. Postanowiłam, że zrobię bardzo dobry obiad. W tamtym czasie byłam mistrzem robienia bitek, więc mówię, robię bitki. To była moja największa porażka, gdyż owy pastor wszedł krokiem wężowym do naszego domu. Zasiadł w fotelu, ale w kuchni zawitała jego żona. Weszła do kuchni i mówi, co masz w tym garnku? Ja mówię, bitki. Pastor nie je takiego obiadu. Słuchajcie, ja w ogóle mówię. Boże, czy ty taki jesteś? Wiecie, ja miałam mnóstwo takich przykładów. I jako chrześcijanin zrozumiałam, że nie chcę być taka. Ja tak chcę być. Chcę być normalna. Normalna. Nie przedstawiam się. Pastor, jakiś tam uwielbieniowiec, ewangelista, prorok, apostoł, nazywam się Agata Zerońska. Normalnie, rozumiecie? Jestem normalnie funkcjonującym człowiekiem. Życzę wam, abyście nie żyli takim odrealnionym życiem. Bądźcie ludźmi mega przejrzystymi.
Mówiłam kiedyś, że opowiadanie o sobie toruje drogę. Wiecie, że ludzie się potknęli o życie, o życie. Ludzie przebudzenia to ludzie, to mędrcy. To mędrcy, którzy umieją odpowiedzieć na każde pytanie i są odpowiedzią dla tego świata. Mój tata pali papierosy. Więc ja mam tak zwany strój roboczy, w którym chodzę do mojego taty. Mam leginsy, bluzę. Staram się do kościoła w tym nie przyjeżdżać, aczkolwiek ostatnio mówię, jak śmierdzą mi włosy, to przepraszam, była mu taty, tata palił. Ale posłuchajcie. Coś wam chcę powiedzieć na temat bycia dostępnym i bycia przejrzystym. Wchodzę sobie u nas tam w mieście, do takiego sklepu. I w ogóle nie wiem, dlaczego to robię, ale robię, bo taka jestem. Mówię, pani Teresko, przepraszam, śmierdzę papierosami, mówię, ale mam tatę, mówię, chorego, chodzę teraz do niego, mówię, on pali papierosy. I w ogóle zaczyna mi opowiadać życie. Wiecie, tak mama się na mnie w ogóle patrzy, w ogóle coś tam miałam kupić, a ona mi tutaj jakieś życie w ogóle opowiada. I w ogóle od słowa do słowa, w ogóle mówię, po co ja tu pani mówię? A ona mówi, ja właśnie nie wiem. I dalej jej, bo wiecie, w ogóle jestem człowiekiem kontaktu i opowiadam jej w ogóle dalej swoje życie. I mówię, ach, mam teraz tatę, mówię, chorego, chodzę tam do niego i tak dalej. I mówię, opowiadam jej jakieś tam w ogóle rzeczy. I opowiadam jej w ogóle sytuację, jak mój tata wyrwał sobie zęba śrubokrętem, bo się padł do stomatologa. Patrzę, kobieta się w ogóle na mnie patrzy, trzyma się za głowy. Pani Agato, dziękuję, że pani to powiedziała, w ogóle nie jestem w tym sama. Się okazuje, że w ogóle ona ma takiego męża. Rozumiecie? Ona ma takiego męża, który się na przykład boi iść do stomatologa, który zrzucił odpowiedzialność za swoje życie na jej ramiona. I ja jej w ogóle mogę usługiwać z miejsca bycia przejrzystym, z miejsca bycia człowiekiem kontaktu. Nie opowiadam jej głodnych kawałków. O, ma kobieto, ja tu przychodzę cierpię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. No w ogóle, wiecie, rozumiecie, życie jej w ogóle opowiadam. Życie, w ogóle, wiecie, mnie życie interesuje. Diabeł jest specem od rogów i wszystko powykrzywiał. Diabeł wszystko wykrzywił. Wszystko. Nawet i przebudzenie. Ludziom się wydaje, że przebudzenie to jest ubrane we wciętą marynarkę pastor, który biega po scenie. Rozumiecie? Odpowiednie babity na perkusji i na bębnach i krzyczy ogień i przebudzenie. To nie jest przebudzenie. Nie wiem, co to jest, ale to nie jest przebudzenie. Przebudzenie to jest uwierzenie, że Jezus umarł i zmartwychwstał. Że dług został spłacony. I to powoduje, że ty się stajesz odważnym człowiekiem. Że bierzesz odpowiedzialność za swoje życie. Że jesteś człowiekiem przejrzystym. Że dorujesz drogę. Że nie opowiadasz ludziom głodnych kawałków. Kiedy nawalasz, to przepraszasz. Nie dorabiasz do tego dziwnych filozofii. Rozumiecie? To jest prawdziwe życie, a nie zajawki z kina. To jest prawdziwe życie. Ludzie przebudzenia to ludzie, którzy zdecydowali się wziąć odpowiedzialność. Bierzcie odpowiedzialność za swoje życie. Bądźcie ludźmi przejrzystymi. Opowiadajcie swoje życie. Wiecie, że tylko ludzie, którzy czują się bezpiecznie, są w stanie opowiadać swoje życie. Ludzie, którzy są bezpieczni. Ja naprawdę czuję się bezpiecznie przy Bogu. Pomimo tego, że nawalam w różnych sytuacjach, wiem, ile mi jeszcze brakuje. Wiem, za ile rzeczy jeszcze muszę się w swoim życiu wziąć. To ja nie wstydzę się mówić o sobie, ponieważ kiedyś Bóg do mnie powiedział, będziesz mówiła o sobie, będziesz torowała drogę ludziom. Wiecie, wszystko jest wciąż takie same. Grzech się nie zmienił, demony się nie rozmnożyły. Architektura się zmieniła. Dlatego to jest takie wszystko proste. Dlatego trzeba wyjść z odrzucenia, z lęków i opowiadać swoje życie. Słuchaj, nie musisz tak mieć. Nie musisz tak mieć. Opowiadajcie ludziom swoje życie. To jest w ogóle udostępnianie swojego życia. To jest opowiadanie swojego życia wzrostowego. Ja się nie boję opowiadać w ogóle swojego życia wzrostowego, bo to jest w ogóle moje życie. Taka właśnie jestem. No taka, co ja tu odegram? Kiedyś Michał napisał coś takiego, że tylko z Tobą jestem sobą. Amen. Bóg rozmawia z Tobą o Tobie, takim, jakim jesteś. Rozumiecie? Nienawidzę religii.
Nienawidzę, jak mówią ludzie tak, że nikt nie wie, o co chodzi. Ja tego nie rozumiem. W ogóle nie lubię tego i nie rozumiem tego. Nie umiem się w tym poruszać. Byliśmy naprawdę w różnych miejscach i wiecznie tam byliśmy niedopasowani, wiecznie nam tam było źle. Kurczę, w ogóle o co chodzi? Albo my buntownicy, rozumiecie? Albo w ogóle coś jest nie tak z tymi ludźmi, w ogóle o co chodzi? Tu byliśmy, coś jest nie tak, tu byliśmy, coś jest nie tak. W ogóle o co chodzi? Nikt nie... Wiecie, że nikt nie mówił o sobie? Ludzie opowiadali głodne kawałki, sami się w tym gubili. Ludzie zasypiali na kazaniach, w nosie głowali. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi w takich rzeczach. Życie z Bogiem to realne życie. To jest stan, w którym ty bez Boga sobie nie radziłeś, a teraz sobie radzisz. W każdej sytuacji. Wiecie, o ludziach przebudzenia nie można mówić, że słuchaj tego, co oni mówią, ale przykładu z nich nie bierz. My musimy być ludźmi, z których się bierze przykład. 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 Masz żyć tak, jak mówisz. Masz żyć tak, jak mówisz. Opowiadajcie swoje życie. Wiecie, kilkanaście lat chodzę z Bogiem i zdecydowałam się na płacenie ceny, zdecydowałam się na ofiarę, zdecydowałam się na to, aby być częścią przebudzenia. I nie żałuję ani jednego dnia. Nie żałuję ani jednego dnia. W trakcie mojego chodzenia z Bogiem zmarła mi mama. Trudny to był dla mnie temat. Myślałam, że to mnie jakoś tam zatrzyma. Aż byłam sama zdziwiona, że tak bardzo szybko poukładałam swoje emocje. Rozumiecie? Pożegnałam smutek. Rozprawiłam się z tym. I dalej idę i jestem częścią przebudzenia. I dalej idę i jestem częścią przebudzenia. To, że mam chorego tatę, który nie daje się o siebie modlić, nie powoduje to, że ja nie będę mówiła, że Bóg uzdrawia, tak i amen, i tak będzie do końca. Rozumiecie? Jestem tutaj dzisiaj z wami. I chcę wam zaświadczyć, że kiedy się realnie zdecydujesz na odpowiedzialność, na przejrzystość, to będziesz wzbudzał zaufanie wśród ludzi. Będziesz wzbudzał zaufanie wśród ludzi. Bycie odpowiedzialnym i bycie przejrzystym toruje drogę do zaufania. Będą ci ufać ludzie. Kiedy zaczęłam mówić o sobie, kiedy zaczęłam robić różnego rodzaju publikacje, kiedy zaczęłam mówić o naszym życiu, kiedy zaczęłam ujawniać rzeczy, które na co dzień dla ludzi są rzeczami wstydliwymi, haniebnymi, kiedy ja zaczęłam to robić, zobaczyłam, że wzbudziłam bardzo duże zaufanie ludzi. Że zaczęli do mnie dzwonić ludzie i opowiadać mi również swoje życie. Czyli to zapłaciło mi tym samym. Wiecie, ja nie wiem, jakiej parafii dzisiaj usługuję. Nie mam pojęcia. Usługuję mnóstwie ludziom. Ja w niebie się dowiem, jaka jest moja parafia. Rozumiecie? Mówienie o sobie naprawdę toruje drogę. Ale żeby mówić o sobie, trzeba przeżywać. Trzeba przeżywać. Przeżywam tego Boga każdego dnia. Każdego dnia Go przeżywam. Kiedy dochodzę do jakiejś granicy, nie wycofuję się. Nie robię kroku do tyłu. Przebudzenie to nie jest enigmatyczny stan. Wiecie, coś wam powiem. Dzisiaj tu jest ta kazalnica. I dzisiaj ja mówię do was. Ale to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Przygotować sobie kilka słów. Wyjść i powiedzieć. Ale za tymi drzwiami czeka mnie to, co się nazywa dzisiaj. Rzeczywistość. I pytanie, jak ja sobie w tej rzeczywistości radzę. Nasze liderstwo, nasze chrześcijaństwo, ono się nie rozpoczyna tu. Ono się tam rozpoczyna. Za tymi drzwiami. Kiedy wrócimy do domu, jutro mam postanowione, że chcę być tutaj o równej dziewiątej. I będę o równej dziewiątej. Dlaczego? Bo zdecydowałam się dawać przykład. Bo zdecydowałam się na to. Nikt mnie do tego nie zmusił. Ja wiele razy to mówię. Mnie nikt nie wkopał w chrześcijaństwo. Nikt. Nikt. Jestem odpowiedzialna również za zlecenie, które dał mi Bóg. Bycie odpowiedzialnym, bycie przejrzystym powoduje, że ludzie zaczynają Tobie ufać. To są bardzo ważne rzeczy. Dzisiaj zostało tutaj powiedzianych mega ważne rzeczy tutaj zostały powiedziane.
Wiecie, mam nadzieję, że zostaliście dzisiaj troszeczkę odrealnieni i że padły pewne mity, że przebudzenie to jest coś, co... Przebudzenie to jest praca. Przebudzenie to jest praca. To jest praca nad samym sobą, tak naprawdę. To jest praca nad samym sobą. Tego się nie otrzymuje przez nałożenie rąk. Rozumiecie? Mówię do was o dojrzałych rzeczach, bo to są dojrzałe rzeczy. Do dojrzałości się dochodzi, ale fajnie jest kiedyś powiedzieć Bogu tak. Jeśli dzisiaj wiesz i chcesz być częścią przebudzenia, to powiedz do Boga dzisiaj. Wiem, że będzie bolało, ale decyduję się. Chcę. Chcę napisać historię o sobie. Chcę, aby przyszłe pokolenie wiedziało, że był taki człowiek, który poznał Boga, który realnie rozprawił się z takimi i z takimi rzeczami, który poniżył to, co się nazywa dzisiaj, który ustanowił Jezusa autentycznie Panem. Wiecie, Jezus Pan to jest najbardziej wyświechtany slogan, jaki tylko może być. Jezus Pan, ręce w kerman, wiecie, buty w szpic i w kieszeni nic. Jezus Pan. To poza życiem. Poza życiem. Nikt mnie nie pociągnął również do tego przebudzenia. Zdecydowałam się. Kiedy Artur wyszedł z więzienia, to byłam przerażona jego działaniami. Kurczę, mówię, w jakim to w ogóle pójdzie kierunku? Czy w ogóle ktokolwiek za nami pójdzie? W ogóle jesteśmy inni. Jesteśmy inni niż system. Jesteśmy inni niż wszyscy ludzie, których do tej pory znamy. Byliśmy inni zawsze. Zawsze byliśmy inni. I ty na pewno też widzisz to w sobie, że jesteś inny. Bądź inny. Nie bądź taki jak system. Ja w ogóle wierzę, że to pasjonaci pociągną temat. Ludzie odpowiedzialni, ludzie przejrzyści i pasjonaci. Ale jeśli nie chcesz być częścią przebudzenia, to nie rób zamieszania. To nie są fajne słowa. Rozumiecie? To nie są fajne słowa. Kiedyś byłam modelem na egzaminie fryzjerskim. Strzygła mnie moja koleżanka. Miałam ją strzyc na prosto. Po prostu na prosto. Strasznie mnie obrzydziła. Zrobiła mi na głowie coś strasznego. I w komisji siedział jej taki szef. I on był mistrzem zawodu. I pamiętam jak dziś. W ogóle podszedł do mnie i mówi, co to jest? No fryzura, ale jaka? To miało być cięcie na prosto. A się okazuje, że są tak włosy skrzanione, że w ogóle zmiłuj się Boże. I przyszedł jej tata. I chciał mu dać łapówkę. Aby ona się stała fryzjerem. Aby on wystawił jej certyfikat. Wiecie, kiedy ja się nawróciłam, to Duch Święty przypomniał mi te słowa. I ten mistrz zawodu, uważam, że kozak, choć chodziło tylko i wyłącznie o włosy, powiedział tak. Ja nie mogę tego zrobić ludziom! Rozumiecie? Chodziło tylko i wyłącznie o włosy. A jeśli chodzi o nas, to chodzi o życie człowieka. Jeśli nie nadajesz się, tak, do tego przebudzenia, to nie daj też się tak popychać. Nie bądź takim popychadłem. Bądź zdecydowany. Zajmij w końcu jakieś stanowisko. Powiedz, nie chcę być częścią przebudzenia. Odpieprz się ode mnie. Nie potępiaj mnie, idę do nieba. Z tego samego Ojca, żeśmy się wzięli, rozumiesz? Ty chcesz być na wolnie, ja nie, daj mi święty spokój. Będę się o Ciebie modlił. Będę się o Ciebie modlił. Mnie w ogóle fascynuje życie, mądrość Boża, w ogóle realność chodzenia z Bogiem, a nie głupota. Głupota. Że człowiek, który w ogóle nie kładzie swojego życia, rozumiecie, nie służy, wypowiada się w temacie przebudzenia. Ja mówię, no przecież to jest dramat.
I ludzie na to patrzą i mówią, to jak tak wygląda przebudzenie, to ja nie chcę. Rozumiecie? Pasjonaci. Tylko pasjonaci są w stanie pociągnąć. Jeśli dzisiaj zdecydujesz, że chcesz być częścią przebudzenia, to dziś powiedz tak i zamknij ten temat. Będę częścią przebudzenia. Będę człowiekiem odpowiedzialnym. Będę gładł życie. Będę człowiekiem przejrzystym. Masz gwarantowane, że będą ci ufać ludzie. Będą cię słuchać ludzie. Kiedy będziesz opowiadał swoje życie, będą cię słuchać ludzie. Nie ma takiej opcji. Ludzie sobie nie poradzili w życiu. Jakiś czas temu dzwonił do mnie pewien człowiek, któremu usługiwałam przez tam chyba 2 miesiące, nie chciał mi się przedstawić. Na początku myślałam, że może jakiś gangster, który uciekł za granicę i teraz nie chce mi powiedzieć, kim jest i tak dalej. Nie, ale dobra. Ale po pewnym czasie mówię, kurna, czemu on tam się nie chce przedstawić, a tutaj się produkuje do niego i nawet nie wiem, z kim gadam. No i po pewnym czasie on do mnie mówi, kurczę, muszę ci powiedzieć, kim jestem. Ja już się boję, mówię, jakiś uciekinier. Mówi, jestem księdny. Okej. Dobrze. Ja jestem księżniczką. Wiecie, co pociągnęło tego człowieka, że tam nie zadzwonił? Powiedział, że chciał się spowiadać. Doszedł do takiego miejsca, że ksiądz. Doszedł do takiego miejsca, że w ogóle mówi, bym się wyspowiadał, ale komu? I okazało się, że odpalił internet i ja go wyskoczyło. I zadzwonił do mnie. Wiecie, on mi swoje życie opowiedział. I jako ksiądz, jako katolik, a większość mamy katolików, powiedział do mnie bardzo ważną rzecz. Rób dalej to, co robisz. Ja mówię, czyli co? Opowiadaj swoje życie. Ludzie potknęli się o życie, bo nie znają Pana życia. Rozumiecie? Ludzie się potknęli o życie, bo nie oddali życia Panu życia. Potknęli się ludzie o życie. Rób dalej to, co robisz. Ksiądz mnie zmotywował. W ogóle mnie raz. Bądź człowiekiem odpowiedzialnym. Bądź człowiekiem przejrzystym. Będziesz wzbudzał zaufanie. Kiedy będziesz opowiadał głodne kawałki, nikt cię nie będzie słuchał. Wiecie, jak to działa? To jest w ogóle coś strasznego. Politycy tak robią. Wychodzą i mówią tak, żeby nikt nic nie zrozumiał. A w ogóle można wziąć sobie werset z Biblii, w ogóle przeżywasz coś z Bogiem i skrecić z tego konkretną rzecz i powiedzieć coś, co w ogóle gwarantuje ci, że zrobisz w ogóle większą robotę, niż Biblię będziesz ludziom czytał w kościele. Nie czytaj ludziom Biblii w kościele. Ludzie czytają Biblię w domu. Ludzie Biblię w domu czytają. Rozumiecie? W ogóle musicie w to uwierzyć. Jako ludzie przebudzenia, jako ludzie usługujący, jako liderzy, musicie wiedzieć, że w ogóle ludzie czytają w domu Biblię. A tu trzeba życie w ogóle też ludziom opowiadać. Tak? Jako przykład, jako ten, który pierwszy wziąłeś odpowiedzialność, tak? Ty jesteś ten, który toruje drogę. Chodź, pociągnę cię, byłem już tam, chodź. Nie bój się. Nie taki straszny diabeł, jak go wymalowali. Posłuchajcie, ja dzięki temu, że oddałam życie Jezusowi, jestem naprawdę innym człowiekiem. Ja się w życiu bałam tak, jak chyba się nie bał nikt. Nie wiem, jak wy się baliście. Wiecie, każdemu się wydaje, że on coś przeżywa najbardziej. Mnie też tak się wydaje. Że ja się bałam tak, że nikt tak się nie bał. Bardzo się bałam. A teraz jestem zdziwiona, jak jestem odważna. Uwierzyłam jak wariat Boga, że Bóg przeze mnie właśnie może działać. Kiedy odebrałam od Boga słowo, że mam mówić o sobie, że mam usługiwać, zaraz następnego dnia usługiwałam. Nie pozwoliłam, żeby to kliło we mnie. Tylko zdecydowałam się. Właśnie jestem odpowiedzialna. Boże, Ty powiedziałeś do mnie, a ja działam. Ty mówisz, a ja działam. Tak? Ty mówisz, a ja działam. Weźcie odpowiedzialność za swoje życie. Bądźcie ludźmi przejrzystymi. To są naprawdę ważne rzeczy. To są naprawdę bardzo ważne rzeczy. Bo wiecie, ludzie tak naprawdę przeżywają to samo, co Ty. Kiedy będziesz właśnie mówił o sobie,
Z jakich problemów wychodzisz? Kiedy będziesz mówił o rzeczach chwalebnych, ale też i o rzeczach haniebnych, to zobaczysz w ogóle, jak ludzie się będą skłaniać do ciebie, jak będą chcieli cię słuchać. A wiesz dlaczego? Bo to w ogóle ludzie takie rzeczy przeżywają. Ludźmi jesteśmy. Jesteśmy ludźmi. Bądź w ogóle człowiekiem dla człowieka. Bądź człowiekiem dla człowieka. Opowiadaj w ogóle swoje życie. Nie wchodź w tę przestrzeń, tak jak wiecie, dziwnych słów, których nikt po prostu nie rozumie, tak? Kiedyś przeczytałam, że dopóki człowiek się nie odzywa, uchodzi za mędrca. A odezwał się. O Boże! Nie chcę wam głupich kawałków tutaj opowiadać, ponieważ ja tego nienawidzę. Bądźcie ludźmi odpowiedzialnymi. Tak po prostu, wiesz, szczerze przed sobą. Kurczę, ty wiesz, sam siebie nie oszukasz. Interesuje cię odpowiedzialność, czy nie? Rękę do góry. Andrzej, modliłeś się, co ja umiem? Super. To z miłości do mnie. Odpowiedzialny człowiek. Artur poprosił wczoraj, żeby w stawiennicy się o was pomodlili. Rafał, Andrzej był pierwszy. Wiecie dlaczego? Bo on w ogóle wierzy w to. On wierzy, że coś mi tam dało. Kocham. Bądźcie ludźmi odpowiedzialnymi. Wiecie, odpowiedzialni ludzie to ludzie przebudzenia, to ludzie królestwa. Nikt nie pozwól, żeby ktoś cię zmuszał do czegoś. To nie działa, wiecie. To po prostu nie działa. Bądź sobą. Albo bądź Batmanem. Bycie sobą daje realną wolność. Powoduje to, że się nie spinasz, że nie masz treny, że nie masz spiny, ponieważ ty opowiadasz realnie swoje życie. A jak masz wyjść, to co ja zapowiem? Bo ja ty nie jestem tu, co ja tu będę żyć. Mówię. Bądź sobą. Wiecie, że możecie w ogóle opowiedzieć historię. Twórz każdego dnia historię o sobie. Amen. Więc przyjaciele, nowy etap przed nami. Wierzę, że przyszły rok jak nie wróci jeszcze Pan Jezus, to zapłaci bardzo dużym wpływem naszym na ludzi. Wierzę w to, niektórzy twierdzą, że to jest naiwne, ale wierzę w to. Bo ja naprawdę wierzę, że będziecie brali coraz większą odpowiedzialność. Wierzę. Wierzę w to, że będziecie coraz bardziej przejrzyści. I chcę was do czegoś zachęcić. Chciałbym was zachęcić, żebyście nie próbowali udowadniać, że do czegoś dojdziecie. Po prostu ustanówcie, że dojdziecie i sięgajcie po wszystkie możliwe systemy pomocowe. Bądźmy blisko. Bądźmy blisko po prostu. Wstańmy. Ojcze, modlimy się. I dziękujemy Tobie, że Ty nas zawsze wysłuchujesz. Ojcze, my wiemy, że jesteśmy ludźmi przebudzenia. Ojcze, my wiemy, że to, co dzisiaj zostało powiedziane, to są różne kropki na dni w naszym życiu. Ojcze, my niczego nie stracimy z tego, co zostało tutaj dzisiaj powiedziane, co zostało uwolnione w namaszczeniu. Ojcze, my wydamy stukrotny pląsk. Potężny Święty Duchu, który jesteś w nas. Ty, który pracujesz przez
cały czas. Jesteśmy Tobie zupełnie oddani. Nic nam nie zabierze tych słów, które zostały w nas złożone, tego namaszczenia. Nic i nikt. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, autorytetem Kościoła, zabezpieczamy te słowa, zabezpieczamy to namaszczenie przez krew Jezusa, ustanawiamy asystę aniołów, ogłaszamy stukrotny plon w imieniu Jezusa. Amen.